Pokaż mi dziś zachód słońca, nie seriale na Netflixie. Boję się, że o 12 czwartej nocy w końcu pryśnie. Spotkaj ze mną się nad Wisłą i sam. Tonight we sweat to the break of day, and I'll be dancing your breath away. Yeah, I'm the one to show you how to move. One to, you gotta feel it too. If you wanna samba. Un, dois, três. And you, not us. I drop my worries on the floor tonight, like a dress I'm not gonna wear. Move around me, your body's a satellite. I bet you burn up in my atmosphere. Yeah, you want me coming closer, got your heart beating faster. But baby, can you take the heat? Tonight we sweat till the break of day, and I'll be dancing your breath away. Yeah, I'm the one to show you how to move. One two, you gotta feel it too. If you wanna samba. I could be yours if you can handle me, but I need more than just an attitude. I'm taking off, so put your hands on me, 'cause I know that's what you came to do. Yeah, you want me coming closer, got your heart beating faster. But baby, can you take the heat? Tonight we sweat till the break of day, and I'll be dancing your breath away. Yeah, I'm the one to show you how to move. One two, you gotta feel it too. If you wanna samba. Tonight we sweat till the break of day, and I'll be dancing your breath away. Yeah, I'm the one to show you how to move. One two, you gotta feel it too. If you wanna samba. Pokaż mi dziś zachód słońca, nie seriale na Netflixie. Boję się, że o 12 czwartej nocy w końcu pryśnie. Spotkaj ze mną się nad Wisłą i samba. Tonight we sweat to the break of day, and I'll be dancing your breath away. Yeah, I'm the one to show you how to move. One to, you gotta feel it too. If you wanna samba. Un, dois, três. And you, not us. I drop my worries on the floor tonight. Kim jesteś? Jestem Nemro. Zajmuję się potrzebami szamanów. Traktuj ich z należnym szacunkiem, jeśli nie chcesz posmakować mego ostrza. Mam nadzieję, że dobrze się rozumiemy. Co to za świątynia? Te sale kryją kwaterę główną najwyższych szamańskich dygnitarzy. Nasz przywódca Grok rządzi stąd prastarym miastem alchemików, Gelder. Chce się zaciągnąć na służbę szamanów. Silny z ciebie gość. Możesz dowieść swych zdolności w okolicznych kopalniach. A może wolisz wojaczkę? W takim wypadku lepiej dołącz do najemników lub gladiatorów. Szamani przyjmują ludzi cieszących się dobrą reputacją w mieście. A jakie potrzeby mają szamani? Pozyskujemy dla nich złoto, siarkę, artefakty i różne cenne złoża naturalne, Mora. Kopalnie muszą być produktywne. Oto moje zadanie. Chcę dla ciebie pracować. Zwykle nie zlecam Morom nic bardziej skomplikowanego niż dostawa mięsa. Chyba jednak będę mieć zadanie dla wojownika. Potrzebuję nowego posłańca. Co miałbym robić jako posłaniec? To proste. Idziesz w moim imieniu do kopalni, dowiadujesz się o losach brakującego urobku i mi go dostarczasz. A jeśli kopalnie nie są produktywne, ponownie je uruchamiasz. To naprawdę nic trudnego.
Co się stało z twoim poprzednim posłańcem? Zjadły go pełzacze. No dobrze. Biorę tę robotę. Więc zamknij mordę i bierz się do roboty. Czego ci potrzeba z kopalni siarki? Telenie z północnej kopalni miały mi dostarczyć 30 bryłek siarki. Idź je odbierz. Co mam zrobić z kopalniami złota? Od dawna czekam na 50 złotych samorodków z północnych kopalń. Przynieś mi je. Nie obchodzi mnie sposób, w jaki je zdobędziesz. Gdzie mogę dla ciebie zdobywać artefakty? Wiele z nich znaleźliśmy w Wilczej Kopalni. Na razie jest ona jednak zamknięta. Wataha wilków tunelowych zżarła tam wszystkich niewolników, zakląszając strażnikami. Znajdź chętnych niewolników i ponownie uruchom Wilczą Kopalnię. Niewolnicy wskażą ci drogę do kopalni. Zanim jednak zabierzesz tam niewolników, upewnij się, że w tunelach nie ma już wilków. Czy artefakty można znaleźć jeszcze gdzieś poza Wilczą Kopalnią? W tej części Myrtany, w okolicach Geldern, można znaleźć mnóstwo artefaktów. Nie rozgrzebaliśmy jeszcze wszystkich obszarów. Na północy znajdziesz starą ruinę na górskiej grani. Zobacz, co tam można znaleźć i mi to przynieś. Opowiedz mi coś o Xardasie. Mag zna wyroki boskie. Posiadł wiedzę wielu mężów. Jest wybrańcem. Beliar namaścił go jako nosiciela swojej potęgi. Prawdę mówiąc, to on wziął tę potęgę i... Szukamy artefaktów. Na razie nie liczy się nic innego. Oto samorodki. Za mało. Potrzebuję 50. Przynieś mi je. Na południe od Geldern też są jakieś kopalnie? Jedna. Opuszczona. Nie prowadzimy tam już wydobycia. Przestało to być opłacalne. Nie! Nie wiemy, czy można ci ufać. Witaj w Geldern, nieznajomy. Co mogę dla ciebie zrobić? Jeśli on będzie tak. Jesteś kupcem? Owszem, zajmuję się głównie artefaktami. Więc jeśli jakieś znajdziesz, przynieś je do mnie. Dobrze ci radzę. Znajdę tu jakieś artefakty? W południowej części miasta, w fortecy, jest magazyn, gdzie przechowują wiele wartościowych okazów. Podobno mają tam hełm pierwszego paladyna. Bardzo bym chciał zdobyć coś takiego. Mógłbym na tym zbić niezły majątek. Jakie artefakty najbardziej cię interesują? Powiadają, że w Geldern ukryto 7 pradawnych pierścieni alchemików. Na czarnym rynku są warte ponad 3000 złotych monet. Naprawdę chciałbym mieć 7 pierścieni alchemików. Mówisz jak ktoś, kto zna się na kradzieży. Znam wielu złodziei. Jak każdy, kto zajmuje się artefaktami. Choć sam nie wiem zbyt wiele na ten temat. Ale słyszałem, że Lares, jeden z najlepszych złodziei w Myrtanie, przebywa teraz w mieście. Znam Laresa. Jeśli chcesz, mogę was poznać. Zrobiłbyś to? Zapłaciłbym ci 1000 złotych monet. Zobaczę, co da się zrobić. Pokaż mi swoje towary. Spójrzcie tylko. Nowa twarz w moim mieście. Szukasz pracy? Kim jesteś? Przywódcą najemników z Geldern. Nazywam się Samuel. Co jest do roboty w Geldern? Geldern to miasto kopalni i zbieraczy artefaktów. Do zadań najemników należy otwieranie i zabezpieczanie okolicznych kopalń. Powiem ci, że to bardzo opłacalne zajęcie. Jeśli nie boisz się uczciwej pracy, to można tu nieźle zarobić. Chcę się do was przyłączyć. I to mi się podoba. Słuchaj bardzo uważnie. Jeśli będziesz podążać drogą wychodzącą z północnej bramy Geldern, znajdziesz jaskinię, której nie rozpoczęto jeszcze eksploatacji. Zobacz, czy warto tam otwierać kopalnię.
Przy okazji możesz zlikwidować kręcące się tam szkodniki. Jasne? Nauczy. Pokaż. Nie mogę ci tego sprzedać. Przynajmniej na razie. Tak cały czas. To nigdy do niczego nie dojdziemy. Potrzebuję odpowiedniego klucza. Żeby tak Laresa odnaleźć? Co wy na to? No. Witaj. Patrzysz na mnie oczami doświadczonego wojownika. Nigdy nie widziałem takiego spojrzenia u twoich słabych braci, Mora. Co tu robisz? Z rozkazu naszego przywódcy Groka poluję na druidów. Podobno na południu jest obóz gońców leśnych. Ukrywa się tam jeden z druidów. Prawdziwy uparciuch. Słyszałem, że nazywa się Torn. Nie chcę zabijać. No, co będzie? Blokada. Nie chcemy tu żadnych awantur, jasne. Witaj w mym skromnym przybytku, synu dobrego gustu. Interesują cię towary z odległej pustyni, a może rzadkie artefakty? Czegokolwiek ci potrzeba, tutaj to znajdziesz. Sprzedajesz artefakty? Cóż za interesujące pytanie, synu zdziwienia. Nie wiesz, gdzie jestem? To Geldern. Miejsce spotkań wszystkich poszukiwaczy artefaktów tej krainy. Nigdzie w Myrtanie nie przebywa ich więcej niż tutaj. W Geldern artefakty można zdobyć nawet na arenie. Skąd bierzesz swoje artefakty? Pozwól, że zadam ci pytanie. Jaki byłby ze mnie kupiec, gdybym na prawo i lewo opowiadał o swych dostawcach? Lepiej zajmij się swoimi sprawami, synu wścibstwa. Pokaż mi swoje towary. Mam wszystko, czego ci trzeba, synu targowania. Bogaty jest. Wolałbym raczej jakiś porządny kawał mięsa. Porządny kawał mięsa. Pomyślę o tym. Ale będę walczył najemnikami. Musimy uderzyć tam. Gdzie jest Lares? Kopalnia. Doskonale wiesz, skąd biorą się nasze problemy.
Jeśli przysłano cię, aby mnie popędzić... Co? Nieważne. Wydawało mi się, że przybywasz, aby zażądać kolejnej dostawy dla orków. Co dostarczasz orkom? Jestem alchemikiem. Cóż mogę produkować dla orków? Mikstury, rzecz jasna. Te wojownicze stworzenia mają nieludzkie wprost zapotrzebowanie na mikstury lecznicze i many. Sprzedasz mi trochę mikstur? Nie tylko. Mam też pewne rzadkie artefakty. Zainteresowany? Pokaż mi swoje towary. Trzy mikstury? Naprawdę? Dupy nie urywa. Żadnego questa nie ma. Może lepiej nie zwalaj tego na inne. Już mi życie było. Cholera! Znów za wolno? Kiedy to wreszcie zrozumiecie, kretyni? Potrzebuję czasu na zebranie żołnierzy. Jesteś magiem ognia? Kiedyś nim byłem. Teraz gotuję dla tej zgrai wygłodzonych najemników. Nie mów mi tylko, że jesteś jednym z nich. Widzę, że wciąż nosisz swoją szatę. Tak, w nadziei, że ten koszmar niedługo się skończy i ludzie znów będą wolni. Możesz mnie nauczyć magii, mimo że zajmujesz się już tylko gotowaniem? Dobrze, spróbuję. Mag ognia nie powinien przeklinać. Mam gdzieś dobre maniery. Chcę tylko ciszy i spokoju, do cholery. Z takim podejściem daleko tu nie zajdziesz. Może być coś gorszego od pracy kucharza w takim miejscu? Może śmierć. Nie boję się śmierci. Kiedy nadejdzie mój czas, polegnę w walce. I wierz mi, w Geldern jest wielu, którzy myślą podobnie. Jak mogę ci pomóc w zachęcaniu ludzi do wystąpienia przeciw orkom? Muszę się dowiedzieć, czy szamani chowają w swojej świątyni jeden z ognistych pucharów. Sądzę, że nie, ale ta myśl wciąż mnie niepokoi. Porozmawiaj z Grokiem, starszym szamanem, i upewnij się, że nie mają ognistego pucharu. Dopiero wtedy pomogę ci przekonywać ludzi do wzięcia udziału w rewolucji. Chyba nie chcę tego słyszeć. Tu już byłem. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wszystkim. To był wstęp do Geldern. Pa, pa.